Hej, z tej strony Agnieszka Zielnik. Dzisiaj pokażę Ci, jak zarobić 50 zł w 10 minut. Czyli tak, jest aplikacja Monezo. Możesz zarobić 15 funtów, czyli 70 zł, przepraszam, 70 zł w zaledwie 10 minut. I tutaj pokażę Ci instrukcję w skrócie, jak to zrobić. Ściągasz aplikację na swój telefon, uruchamiasz ją. Następnie rejestrujesz się i podajesz kod, który ja Ci podam w wiadomości. Wybierasz konto w funtach. Może dobra, ja pokażę to na obrazkach, tak będzie najlepiej. Czyli tak, krok pierwszy, uruchamiasz aplikację i klikasz otwórz darmowe konto. Krok drugi, wpisujesz swój adres e-mail, później kraj pochodzenia oraz mój kod. Następnie zamawiasz kartę, ona jest bezpłatna. Później podajesz adres e-mail, zaznaczasz Polska. Dobra. Co tutaj mamy? Następnie mamy krok otwórz, klikasz otwórz darmowe konto. Trzeci krok, podajesz swój numer telefonu, na który otrzymasz SMS, na którego otrzymasz SMS-a, to będzie twój kod weryfikacyjny. Krok czwarty. Teraz wybierasz rodzaj konta i w tym przypadku wybieramy konto w funtach. Następnie klikasz dalej. Krok piąty. Podajesz tutaj swój adres zamieszkania, oczywiście wszystko prawdziwe, realne. I jak to już wypełnisz, to klikasz gotowe. W szóstym kroku zostaniemy poproszeni o to, o weryfikację, czyli tam wybierasz dokument tożsamości, masz czy do wyboru, albo... Masz tutaj czy do wyboru, zrobić zdjęcie, nagrać wideo, albo powiedzieć coś o sobie. Także, bo to chodzi o to, żeby cię zweryfikować. Krok siódmy. To robisz selfie, tutaj musisz zezwolić na dostęp do aparatu. No i tak, nagrywasz krótkie selfie wideo, nie musisz nic mówić. W kroku dziewiątym. W kroku dziewiątym zostaniesz poproszony o to, żeby przeczytać krótki tekst na głos. Musisz mieć włączony mikrofon oczywiście. W kroku dziesiątym wybieramy rodzaj konta. W tym przypadku wybierasz plan starter. Dobra, krok jedenasty. W kroku jedenastym zamawiasz kartę zbliżeniową. Karta zbliżeniowa debetowa. I w dwunastym kroku potwierdzasz zamówienie karty, klikasz zamów kartę. W trzynastym kroku potwierdzasz właśnie zamówienie tej karty. No i w 14 kroku karta została zamówiona. Jak później karta przyjdzie, to jest wymagane zrobienie transakcji na tam 4 zł 5, no i dzięki temu, że zrobisz tą transakcję tą kartą, nie możesz kupić w sklepie dowolnie co chcesz, dostaniesz właśnie te 70 zł. I pamiętam, jak ja przelewałam na swoje konto bankowe, to już na drugi dzień były pieniądze na moim koncie bankowym z tej aplikacji. Także kartę miałam, wiecie co, niekoniecznie się czeka 7 dni roboczych, ja miałam kartę w ciągu tam 3-4 dni, coś takiego, więc przed terminem. Dobra, aha, i jak już karta Ci przyjdzie, no to wiadomo, że tam aktywujesz kartę, tam sobie nadajesz kod PIN, no i później możesz zrobić jakieś tam zakupy, nie wiem, batona w sklepie kupić, zapłacić tą kartą, czyli tam na 4-5 zł i po prostu ten bonus się naliczy. Dobra, to było na tyle, jeżeli masz jakieś pytania do tego filmiku, do tego, jeżeli miałbym jakieś problemy, miałbyś z tą aplikacją, to pisz do mnie, ci chętnie pomogę. Dobra, to było na tyle, trzymajcie się.